szukając sposobu na życie. Mając wiele wolnego czasu, skorzystałem z oferty Towarzystwa Edukacyjnego Aktywni bez względu na wiek. Program ten między innymi obejmował naukę języków obcych. Nie przypuszczałem, że w tym wieku można się jeszcze uczyć dalej, rozszerzać swoje wiadomości. I tu zaczęła się moja fascynacja osobą, która prowadziła naukę języka angielskiego. Nasza Danusia wkroczyła z impetem i wprowadziła mnie na właściwe tory myślowe. Pragnę tu nadmienić, że Danusia ukończyła Uniwersytet Poznański i uczyła osoby nie tylko w różnym wieku, ale i w różnej narodowości. Danusiu, czy mogłabyś mi przybliżyć Twoje program, czy Twój sposób nauczania, który pozwolił wszystkich by zainteresować? Oczywiście miałam to szczęście, że kilka lat temu udało mi się skorzystać z takiej fundacji, która się nazywa Fulbright Teacher Exchange Program. To jest program, w którym mogą brać udział nie tylko nauczyciele, również studenci. To jest wymiana, po prostu wymiana. Z całego świata nauczyciele przyjeżdżają do Stanów. Mnie się udało, zresztą byłam jedyną anglistką w Polsce, która skorzystała z tego programu i trafiłam do szkoły w Nowym Jorku. Cieszyłam się, że to jest Nowy Jork, ponieważ program nauczania, jaki tam obowiązywał w tej szkole, był jedyny, jeżeli chodzi o nauczanie w Stanach. To była szkoła średnia, mieszcząca się na Brooklynie, dla imigrantów. Byli to uczniowie w zasadzie z różnych stron świata. Byli to uczniowie z Ameryki Południowej, byli to również Polacy. Ja miałam 11 klasy, czyli taki rok przed maturą. Była nawet jedna Albanka. To było duże wyzwanie, ponieważ na pewno uniwersytet nie przygotuje nauczyciela, który potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. Musiałam bardzo wiele się nauczyć, musiałam przestawić się na inne tory nauczania, ponieważ tam wszystko opiera się na projekcie. Jest temat, jest projekt, który uczniowie realizują. To znaczy zbierają materiały, mają zajęcia w laboratorium komputerowym. Na koniec prezentują ten swój projekt. To jest bardzo ciekawe i bardzo motywujące. Tym niemniej trzeba im dać jakieś narzędzia. Oni muszą wszystko wiedzieć. O ile polscy słuchacze, czy studenci, czy uczniowie bardzo często mają do czynienia z poleceniami ustnymi, tak w Stanach wszystko musi być rozpisane. Spędziłam tam rok i muszę przyznać, że było to niesamowite wyzwanie, niesamowite doświadczenie i tak jak wspomniałam, z pewnością żaden uniwersytet, żadna szkoła nie przygotuje do tego rodzaju wyzwań. Trzeba być otwartym
i starać się znaleźć w nowej sytuacji. Najważniejsze właśnie dla mnie w tym wszystkim jest to, że pracuje mój umysł dalej po skończeniu pracy zawodowej i przy okazji poszerzam grono swoich znajomych. Także miło spędzam tu czas i chciałbym w przyszłości dalej kontynuować naukę i spotkania w miłej grupie i w miłej atmosferze. Dziękuję bardzo za prowadzenie i dalszą moją naukę. Dziękuję, dziękuję również. Cudowne jest to, że panuje tutaj wspaniała atmosfera, że ważne są też relacje międzyludzkie, nie tylko sama nauka.